Dzień dobry. Dzień dobry, z taką nadzieją, że samopoczucia wam dopisują. Dzisiaj pogadamy sobie o książce i być może o kilku innych rzeczach, które ta książka do głowy mi przyniesie. Rzadko ostatnio gadam o książkach, ale to też dlatego, że rzadko czytam. Powiem wam szczerze, że jakoś tak... Dlaczego ja rzadko czytam? Jest dużo fajnych gier. Jest dużo fajnych gier, ale... Prawda jest taka, że książka to jest jedyna rzecz, która dla mnie rozrywkowo jest jeszcze lepsza od gier. To znaczy, wychodzą coraz lepsze gry, coraz ciekawsze, coraz ładniejsze opowiadają historię. To znaczy, w coraz ładniejszy sposób opowiadają historię, ale jeszcze do książek im daleko. Więc gdybym miał kategoryzować swoje rozrywkowe przeżycia, to książki, gry, filmy, znaczy książki, gry, seriale, filmy. W takiej kolejności to u mnie bywa, ale może do rzeczy przejdę. Ostatnio leciałem do Warszawy, bo miałem jakieś tam spotkanie biznesowe i bardzo zresztą przyjemne. Kupiłem sobie taką książkę, ja bardzo często gdzieś tam na lotnisku kupuję. To jest książka Lee Childa, Jutro możesz zniknąć. Ona opisuje przygody Jacka Reachera, ja o nich opowiadałem wam w swoich książkowych programach już wielokrotnie, bo to są fajne książki. Lee Child ma to do siebie, że przyciąga moją uwagę bardzo mocno i potrafię spędzić 2-3 dni praktycznie nie robiąc nic innego, tylko czytając tą książkę. Trochę się musiałem oderwać tym razem, bo wyszła gra Firewatch, która jako jedyna, jedna z nielicznych, może z książkami konkurować. Ale czytam sobie zupełnie spokojnie, już jestem prawie na samym końcu, na tyle daleko w głąb tej opowieści, by móc wam już ją polecić, bo jest świetna. Jeżeli lubicie książki Lee Childa, to są takie sensacje trochę wojskowe, znaczy zahaczające bardzo delikatnie o wojsko, wymagające od piszącego wiedzy na temat wojska, natomiast od czytającego niekoniecznie, więc nie jest to książka wymagająca. Są takie opowieści sensacyjne, które po prostu bawią dobrze, zajmując wam czas i trochę też uczą. Znaczy można się dużo dowiedzieć na temat tego, co w wojsku bywało i trochę na temat logicznego myślenia, bo nasz bohater jest taki bardzo analityczny, a przy okazji jest to silny facet. Każdy gość chciałby, każdy facet chciałby być silnym facetem, więc z tego też względu jest to bohater, którego lubię śledzić. Znaczy to jest facet, który jest silny i przy okazji inteligentny. Do każdy chciałby być silny i inteligentny, nie? No, więc... Więc tak. Pozwolę sobie przytoczyć wam tutaj to, co znajduje się z tyłu okładki, bo to są zawsze takie informacje, które nie do końca spoilerują, a mniej więcej ilustrują to, co w książce może się trafić. Potem jeszcze trochę o niej poopowiadam, więc zaczyna się to w ten sposób, znaczy ta końcówka. Są oznaki, które pozwalają rozpoznać zamachowca samobójcę. Izraelski wywiad sporządził ich listę, 12 symptomów. Jack Reacher, jak każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia ze sprawą amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego, zna je na pamięć. Dlatego jadąc w nocy nowojorskim metrem zwraca uwagę na kobietę, która wydaje mu się idealną kandydatką na terrorystkę. Kiedy chcąc zyskać na czasie, próbuje nawiązać z nią rozmowę, nieznajoma wyciąga pistolet i... Więcej wam nie powiem. Tu jest napisane więcej, ale uważam, że to już trochę za daleko. I to wystarczy. I opowieść jest, jeżeli czytaliście wcześniejsze książki Jacka Reachera, Lee Childa, o Jacku Reacherze, jest ich tutaj sporo, ja... Zaraz, poczekajcie. Może... O, to świetne jest. To też wam opowiem. Zobaczcie. Tu jest cała lista tych książek. Ja większość z nich przeczytałem, ale powiem wam, że one były wydawane w Polsce na przestrzeni wielu lat i ja mam kilka różnych wydań. Jakby ze straszną miłością patrzę na swoją biblioteczkę zgromadzonych książek i ze strasznym smutkiem patrzę na tą listę książek, ponieważ wiem, że mam przynajmniej 4 różne wydania, że nie da się ich nigdy posegregować na półce, żeby wyglądały ładnie. Ale z drugiej strony, czy po to mamy książki, żeby ładnie wyglądały? Wiem, że czasami w supermarketach sprzedaje się zestawy książek wydanych dokładnie tak samo, jakieś dzieła zebrane jakiegoś rosyjskiego pisarza, nie? I ludzie to kupują, żeby sobie położyć na meblościance, żeby było, żeby wyglądało, że to jest inteligencki dom. Więc może to nie problem, tylko problem pojawia się wtedy, kiedy nie do końca wiem, którą książkę czytałem, a którą nie. Bo jakby zapamiętuję okładki dosyć dobrze, a teraz wszystkie okładki są inne w tym moim zbiorze. Ale jak się już przeprowadzę, moja żona zbudowała wielką biblioteczkę na jednej ze ścian naszego domu i tam będę sobie sortował te książki, poukładam i wtedy wszystko będę wiedział. Jest masę książek układających się w cykle, których nie dokończyłem, ponieważ w pewnym momencie zgubiłem się w na którym wydaniu skończyłem. I ciężko mi to teraz przejrzeć, bo książki mam niepoukładane sensownie. Opowiadałem wam na początku, że
książka to jest jedyna rzecz, która mnie potrafi, znaczy pozwala mi się oderwać od grania, ponieważ ja uwielbiam opowieści, uwielbiam historię. Nauczyłem się, znaczy, z każdej książki można coś czerpać. I mi się wydaje, że nauczyłem się dostrzegać te rzeczy, które są wartościowe i które można z książki wyciągnąć i jakoś w swoje życie wkomponować. Nie w sensie wydarzeń, ale w sensie jakiejś filozofii, sposobu myślenia i tak dalej, i tak dalej. Często bohaterowie przedstawieni w tych książkach są w jakiś sposób wyidealizowani, natomiast ich przeżycie, ich przemyślenia są tak naprawdę przemyśleniami autora i można je skonfrontować ze swoimi własnymi przemyśleniami i może na bazie tego coś zbudować. To jest coś, co strasznie cenię w książkach i gry nie zawsze to mają. Chociaż ostatnio trafiają się tytuły, które owszem oferują coś takiego. Ten ostatnia seria, którą robiłem, nazywa się Life is Strange, znaczy gra nazywała się Life is Strange. Jeżeli lubicie moje vlogi, to gorąco wam polecam obejrzeć to. Ja wiem, że nie każdy z was lubi oglądać gry, ale tak naprawdę to jest opowieść jakaś historia, na bazie której mogłem opowiedzieć całą masę innych historyjek albo jakichś takich przemyśleń. I w zasadzie te moje przemyślenia gdzieś tam zawarte w tej grze są bardzo bliskie vlogom, więc myślę, że może wam się to spodobać. Inna rzecz, wiem, że to trochę już brzmi jako taka reklama, że chcę sobie wśród moich vlogowych widzów, pozdrawiam was bardzo serdecznie, zareklamować inne odnogi moich działalności, ale może wam się to spodoba. Mówię to zupełnie szczerze, nie dlatego, że chcę was naciągnąć na wyświetlenia czy coś. Prowadzę serię z American Truck Simulator, tam się jeździ ciężarówką, ale właściwie dla mnie ta seria jest tak naprawdę okazją do tego, by pogadać i zapraszam ludzi do rozmów i rozmawiamy sobie o przeróżnych rzeczach, ale też od czasu do czasu opowiadam o swoich własnych przeżyciach, więc to też może wam się spodobać. To tak trochę przypomina opowieści z World of Warcraft, które kiedyś publikowałem co niedziela, teraz mam akurat na to mniej czasu. No i mam nadzieję, szczerze mówiąc, że tak bardzo jak uwielbiam książki, tak bardzo mam też nadzieję, że pojawią się gry opowiadające historię tak dobrze, jak są one zazwyczaj opowiadane w książkach. Na to czekam. Dla mnie gry są takim trochę substytutem książek, trochę możliwością wejścia głębiej w ten świat, chociaż z reguły to głębsze wejście jest bardzo pozorne takie. Książki pozwalają dostarczyć jeszcze więcej wrażeń na razie niż gry. Według mnie. Może się mylę. Zresztą każdy ma chyba prawo postrzegać tą sprawę dokładnie tak, jak mu podpowiadają jego własne przeżycia i doświadczenia, nie? Jeden zobaczy w książkach to, drugi zobaczy tamto. Nie da się jakoś tak tego zestawić w ramach jakiejś tabelki. Czy ten typ ludzi lubi takie książki, ten takie. A może coś w tym jest. Ale chyba nikt nie dzielił ludzi na bazie książek, które lubią. Nie? To byłby ciekawy eksperyment. No dobrze, więc polecam wam gorąco. Lee Child, jutro możesz zniknąć. Zdecydowanie literatura dla facetów. Chociaż próbuję żonę namówić, ona też zerknęła na ten opis, który wam dzisiaj czytałem i powiedziała, że brzmi interesująco, może sięgnę, więc będę próbował jej to przemycić i wtedy być może powiem wam, czy kobiety też są w stanie zachwycać się tą literaturą. Ale może tak, no bo ten bohater jest takim męski mężczyzna, ale myślę sobie, że z drugiej strony ja na przykład mam spory problem z wczuwaniem się w książki, w których bohaterką jest kobieta, więc może to działa też w drugą stronę, że kobietom nie do końca się idealnie czyta książki, w których faceci są bohaterami. Ale wiecie co, gdyby się tak zastanowić, to czy dużo jest książek takich sensacyjnych, w których bohaterką jest kobieta, silna, sprawna i radząca sobie doskonale z szpiegowskimi, wojskowymi, policyjnymi przeciwnościami losu. Takie, wiecie, szpiegowskie opowieści z bohaterką kobietą. Może są. Może panie, które zerkają tutaj na moje vlogi, podrzucą mi kilka takich tytułów. Nie wiem, czy sięgnę, bo jak mówię, mam problem z wczuwaniem się w postać żeńską w książkach, ale byłaby to fajna wiedza, której nie posiadam, a chętnie bym się o tą wiedzę wzbogacił. No to co? Będziemy kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło ten czas i mam nadzieję, że będziecie odwiedzać mnie częściej. Znaczy, często, bo wiadomo, z tymi vlogami to różnie u mnie bywa. Ale nagrywam wtedy, kiedy czuję, że mam ochotę. I to jest chyba najlepsze, co można zrobić. Tak uważam. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dziękuję, żeście spędzili ze mną ten czas. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Do zobaczenia. Hej, hej.